Robert Janowski ostatnio nie ma łatwego życia. Najpierw zerwał współpracę z Telewizją Polską i programem Jaka to Melodia, z którym kojarzony był od lat, a następnie nabawił się poważnych problemów zdrowotnych. Fani jednak bezustannie wspierają go i służą dobrym słowem w ciężkich chwilach, a teraz na walentynki pojawiła się wspaniała wiadomość. Robert Janowski przez lata był najbardziej lubianą i rozpoznawaną twarzą TVP. Wszystkim kojarzył się przede wszystkim z muzycznym teleturniejem Jaka to Melodia, który w fantastyczny sposób prowadził praktycznie od samego początku. Ten etap w jego życiu jednak dobiegł już końca. Choć gwiazdor zakończył swoją przygodę z Telewizją Polska, już wkrótce prawdopodobnie będziemy mogli oglądać go w zupełnie nowym show. Na ten moment czekają miliony Polaków, na razie jednak Robert Janowski z pewnością bardziej skupia się na zmaganiach z problemami zdrowotnymi. Jego walentynki miały być tragiczne, na szczęście jednak wszystko niespodziewanie się zmieniło, a ten dzień będzie dla niego wyjątkowy. Były prowadzący Jaka to Melodia wciąż zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pierwsze problemy o kłopotach zdrowotnych, z którymi zmaga się Robert Janowski, pojawiły się kilka miesięcy temu. Artysta bardzo niechętnie komentuje je w mediach i raczej stara się zachowywać szczegóły dla siebie i najbliższych. Co jakiś czas jednak pojawiają się strzępki informacji. Coś wysiadło i trzeba było naprawić, stwierdził krótko w rozmowie z Onetem. Sprawa była na tyle poważna, że dokładnie 14 lutego w walentynki Robert Janowski miał przejść poważny zabieg, święto zakochanych, więc zapowiadało się dla niego i jego ukochanej żony Moniki wyjątkowo smutno. Fantastyczna wiadomość i wielka radość na walentynki. Teraz okazuje się, że zaplanowany zabieg jest jednak niepotrzebny, co jest wielkim szczęściem i niesamowitą, walentynkową niespodzianką. Zabieg, który mnie czekał na początku lutego, został odwołany, potwierdził informację gwiazdor. Jak zapowiadała jego żona, para zamierza spędzić dzień zakochanych razem na romantycznym wyjeździe do Białki Tatrzańskiej. Obydwoje często podkreślają swoje ogromne uczucie, jakie ich łączy, z pewnością więc odwołanie zabiegu było najpiękniejszym prezentem, jaki na ten dzień mogli sobie wymarzyć. Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia.